Stara dupo. A w dzisiejszej szopce to są rodzice Magdy, a to jej babcia. Magda studiowała integracji cudzoziemców. Magda poznała męża w Tunezji. Przywiozła egzotycznego męża ze słonecznej Tunezji. Ja to w ogóle tak lubię te określenia, pani Jaworowicz. Przywiozła męża z Tunezji. Normalnie go w worek złapała, odsyliła i ma. Mamusia Magdy pokazuje tego męża. Piękny mężczyzna, ma tu kaloryfer. Pani Jaworowicz, swoje lata ma. Ale tam się jeszcze w piecu kotłuje. Ogień z kotła. Rodzice i babcia Magdy dali im dom i wszyscy mieszkali razem. I się zaczęło. Babcia mówi, że rodzice tego męża to mieli chrapkę na ten dom, bo mówili: piękny dom, piękny dom. Ja w pierwszej chwili myślałem, że tej babci ze stresu to się wietnamski załączy, ale ona mówi piękny dom, piękny dom. Rodzice tamtego chłopaka przylecieli z Turcji, pochwalili, że ładny dom. Tamtym już przeszkadza, już podstęp, rozumiesz? Potem babcia Magdy mówi, że ten mąż machał fiflakiem i pokazywał im, machał tym swoim. Ojciec Magdy mówi, że ten mąż to go chyba jakby podrywał, a on woli kobiety. Ja jednak gustuję w blondynkach. I kamerzysta najeżdża na matkę Magdy. No taka chyba średnio zadowolona, że jej własny mąż mówi do kamery, że blondynki woli. I że ci ludzie się nie wstydzą takie pośmiewisko robić. Babcia potem mówi, że ten bezwstydny mąż o ręczniku chodził. Tak związana, to wszystko goła. I się cieszy. No chłopak po prysznicu się ręcznikiem okręcił. To co miał mieć pod spodem? Skafander, a po co ci ta butla z tlenem? Do wanny idę, nie chcę babci urazić. Ojciec potem mówi, że jego własna córka z tym mężem to wyjadali z lodówki. Wyjadali z naszej lodówki. A babcia dodaje, że ten mąż Magdy zeżarł 64 słoiki przecieru. I słoiki z fasolką szparagową. Przeraża mnie, że mógłbym mieć takich teściów. Jedzenie im wypominają. I babci nawet przeszkadza, że ten chłopak uśmiechnięty chodził. Tylko szczerzy te zęby, aby chciał mnie zjeść. Ja nie wiem, jeśli poje... Cała historia czerwonego kapturka. Babciu, a czemu masz takie duże zęby? Żeby zjeść słoiki z fasolką. Babcia jeszcze mówi, że ten mąż Magdy się nie potrafił dzieciakiem zajmować. Dziecko za nogi wzięli i tak do góry rzucali. I że Magda wyzywała babcię. Tarak, nie wierzę pani. Jak Boga jedynego kocha. Chociaż nie róbcie herezji, tego Boga w spokoju zostawcie. A na koniec matka Magdy płacze. Bardzo mnie jej szkoda. Wracamy do studia i Magda z grubej rury. Córka pisze tak, darmo zjady. Mecenas Kuna mówi, o co oni się sądzą. O przecier pomidorowy też była sprawa. Że tym rodzicom przeszkadzało nawet. Źle kroił chleb z dwóch stron. Że ojciec Magdy mówił do własnej córki. Ty stara dupo. I żeby się przestali czepiać tego chłopaka, bo on jest wykształcony, pracowity. Jest kochającym ojcem dzieci. Że jak roboty nie mógł dostać, to poszedł na taksówkę. To jeździ na taksówce. A w razie jakby ktoś z Pabianic oglądał, taksówka to jest taki jak koń z wozem, tylko szybszy. Nie przeproszę. I wierszyk jako puenta. Gdy przepisałeś na córkę działkę z chałupą, to nie mów teraz do niej. Ty stara dupo. I nie wypominajcie chłopakowi, że jadł fasolę, bo nawet mecenas zaklął, no. Ja pier. A oprócz tego zapraszam was na mój stand-up. Bilety są na stronie kupbilecik.pl. Troszkę się pan Daniel opalił na wywczasie.